Ohoho! 11 już raz polkowiczanie spotkali się w rynku na wigilijnym spotkaniu świątecznym. W zimowej scenerii z pruszącym śniegiem popłynęły melodie kolęd i słowa życzeń. Organizatorem spotkania było jak zwykle Stowarzyszenie Porozumienie dla Mieszkańców Polkowic. Zmrok, skrzący się śnieg, piękna szopka i świecące dekoracje polkowickiego rynku to idealna sceneria na spotkanie świąteczne mieszkańców. Kolędy, życzenia i ciepło od życzliwości sprawiły, że był to wyjątkowy wieczór. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Życzenia to jedna z ważniejszych części tego spotkania. Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy, więc ważne jest, by spędzać je wspólnie z bliskimi, aby nikt nie był sam. I o to prosił ksiądz dziekan Jarosław Święcicki, który składał życzenia w imieniu polkowickich księży. Życzę w imieniu wszystkich księży naszego dekanatu, ale także naszej gminy, kapłanów, którzy tutaj pracują w naszym mieście, błogosławionych, spokojnych i radosnych świąt. Również nowy rok, który się zbliża, 2018, niech będzie przeniknięty wielką nadzieją, pokojem i błogosławieństwem Bożym. Szczęść Boże. Życzeń było znacznie więcej, bo to właśnie po to organizowane jest to spotkanie w rynku, by mieć okazję przekazać sobie wzajemnie dobre słowa. W imieniu całego zarządu naszego stowarzyszenia Porozumienie dla Mieszkańców Polkowic złożę Wam życzenia oczywiście tradycyjnego zdrowia, ale żebyście te święta spędzili z najbliższymi, z ludźmi, których najbardziej kochacie, żebyście mieli czas ze sobą pobyć, porozmawiać, pójść do kościółka, pokolędować, żebyście je pamiętali i czekali na kolejne święta Bożego Narodzenia. Wszystkiego najlepszego Wam wszystkim życzę. Gdyby zacytować słowa piosenki Czerwonych Gitar, to niebo, ziemi, ziemia, niebu, wszyscy wszystkim słali życzenia. Życzę dla całej rodziny zdrowia, radosnych i miłych tych świąt. Dla wszystkich znajomych, dla całej rodziny, wesołych świąt, zdrowych, pogodnych, radosnych, żeby im w życiu niczego nie brakowało, żeby była taka atmosfera, jak jest dzisiaj tutaj. Wszystkiego najlepszego dla całych polkowiczan. Zdrowia, przede wszystkim zdrowia, bo jak zdrowie będzie, to wszystko przyjdzie samo. Zdrowia. Harcerze na polkowicki rynek przynieśli światło pokoju, które z Bazyliki Narodzenia Pańskiego przenoszone rękami skautów, a w Polsce harcerzy co roku trafia za ich pośrednictwem do naszych domów. Kolędowanie wspólne to znaczy, że śpiewa każdy, ale było i wsparcie. Zaśpiewały Sobinianki i Podolanki. Gdyby każde życzenie z tych szczerych, płynących z serca spełniło się, wiele osób byłoby szczęśliwych. I trzeba wierzyć, że się spełnią. Wszystkim pogodnych i radosnych świąt, dużo zdrowia i dużo wytrwałości. I oby ten nowy rok nastał nie lepszy, ale taki sam jak ten. Ja chciałam złożyć moim dzieciom przede wszystkim dużo zdrowia i żeby im się w życiu wszystko udało, to co sobie zaplanowali. Dziękuję bardzo. Ja również przyłączam się też na dzieci, żeby spędzili je serdecznie, z miłą atmosferą, żeby byli zdrowi, szczęśliwi, no i żeby im się wszystko w życiu układało. Zdrowych, wesołych, pogodnych i szczęśliwych świąt, dużo już radości, mało złości, wszystkiego najlepszego. Święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim ich wymiar religijny. Ale święta to także tradycja i tradycyjne zwyczaje. Tradycyjne, ale dla każdego domu nieco inne. Każdy ma też trochę inne wyobrażenie świąt idealnych. Przede wszystkim z najbliższymi, z rodziną, z żoną, z dziećmi, z najbliższymi. To takie najbardziej wymarzone, ale fajnie by było, gdyby jeszcze oprócz tego było dużo śniegu, pyszny karp na stole. Uwielbiam karpia. Powiem Pani szczerze, że wiele razy chciałem sobie karpia usmażyć tak w ciągu roku, ale on nie będzie wtedy smakował tak jak w czasie Wigilii.
Ja nie mam zbyt dużych wymagań, ale właśnie z rodziną, z dziećmi, żeby były wszystkie dzieci, bo już coraz starsze te moje dzieci, jedna córka już wyjechała do Wrocławia, ale będzie na święta. No i żeby był dobry humor, żeby były uśmiechy na twarzy, żeby były fajne prezenty. Bo mimo wszystko, ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, ja najbardziej nie mogłem się doczekać na prezent i marzyłem zawsze, że dostanę kolejny model do sklejania, bo byłem modelarzem i właściwie jestem nim do tej pory, chociaż już nie mam na to czasu, ale w sercu jestem modelarzem. Ale i te prezenty, to mimo że to jest taka troszkę, że nie o to chodzi, żeby prezenty dostawać, ale jednak one cieszą, więc fajne prezenty, dużo śniegu, rodzina i smażony karp. Dzisiaj Wigilia taka przed Wigilią na rynku, naprawdę dużo ludzi, atmosfera wymarzona, bo nawet śnieg pada jak na zamówienie. Piękny wieczór, prawda? No, ja bardzo się cieszę, że polkowiczanie tak tłumnie przyszli na nasze 11. już spotkanie z kolędą bożonarodzeniową na Wigilię w rynku. Kiedy 11 lat temu zastanawialiśmy się, czy to będzie jakaś tradycja, czy to nam się uda. Proszę, 11 już rok i mieszkańcy przychodzą i śpiewają. Widzę, o panie, są uśmiechnięte, jest radość na twarzy, jest piękna szopka, zawsze choinka, a jeszcze w tym roku spadł śnieg i tak jeszcze teraz pruszy, to tak bajkowo się zrobiło, fajnie jest. To święta, w których, przy okazji których możemy się spotkać, pobyć ze sobą, dać sobie wiele dobrego, dużo życzliwości. I oczywiście najwięcej tego dobrego się daje w gronie rodziny, w gronie przyjaciół, ale przecież my, polkowiczanie, którzy spotykamy się w rynku coraz bardziej gromadnie, coraz bardziej licznie, jesteśmy ludźmi, którzy przyjechali tutaj z różnych miejsc Polski. Przecież nasze miasto jeszcze 50 lat temu liczyło 2000 mieszkańców, dzisiaj to jest 20 kilka tysięcy mieszkańców, a przecież wiemy, że się będzie rozwijało. A więc cieszy fakt, że możemy się spotkać, wspólnie pokolędować, jednak coś nas łączy i być życzliwym dla siebie. To naprawdę cieszy. Jeżeli uda się przy stole zgromadzić całą wielopokoleniową rodzinę, to już jest pierwszy sukces. Drugi sukces, jeżeli wszyscy zasiadają w dobrych humorach, w dobrej atmosferze, z nadzieją na następny rok i w zdrowiu. To już jest drugie wielkie szczęście. Trzecie, jeżeli stół jest bogaty, zastawiony, to jest symbol tego, że dobrze się dzieje w naszym kraju, dobrze się dzieje w naszym mieście i możemy te święta wtedy spędzić razem. No mimo wszystko święta lubimy spędzać przy stole, ale oczywiście trzeba znaleźć trochę czasu, żeby wyjść na spacer, a tym bardziej jeżeli pogoda jest piękna. I mam nadzieję, że ta pogoda, którą dzisiaj mamy, utrzyma się do Bożego Narodzenia i będziemy mogli poza biesiadowaniem, poza składaniem sobie życzeń iść na spacer, a być może odwiedzić sąsiadów i przyjaciół. Zimowa sceneria sprawiła, że wieczór był szczególnie piękny, ale też zimny. Rozgrzać się można było barszczem, przegryźć krokieta i tak nabrać sił do dalszego kolędowania. Sceneria rynku to świetne tło do fotografii. Trzeba przyznać, że baściowy wystrój zachęcał wielu mieszkańców, by takie fotografie robić. Nie tylko w ten jeden dzień. Był to wieczór wyjątkowy, piękny, grudniowy, już świąteczny w nastroju, mimo że święta dopiero za kilka dni. Chciałabym wszystkim złożyć życzenia, wszystkiego najlepszego z okazji Bożego Narodzenia, które się do nas zbliża wielkimi krokami i chcę, żeby u każdego na choince pojawiła się gwiazdka lub szpic. Ho, ho, ho!